Od 16 października w Chorzowskim Centrum Kultury oglądać można wystawę Swoimi ścieżkami autorstwa Adama Lempy. Jeżeli chodzi o rysunki, to są tam najstarsze moje prace sprzed dobrych kilku lat, aż po takie zupełnie świeże sprzed paru tygodni. Starałem się umieścić dużo pejzaży, bo to są właśnie te moje pejzaże, które lubię najbardziej, ale żeby nie było to takie monotonne, jest też trochę martwej natury i kilka portretów. Adam Lempa jest członkiem chorzowskiej grupy plastycznej Krajcok 12. Jego rysunki zdobiły książkę Jacka Kurka W najpiękniejszej chwili naszego życia – Myśl o Śląsku, a także książkę Śląsk – Miejsce spotkania. Autor opublikował także zbiór swoich rysunków przedstawiających chorzowskie pejzaże w formie kart pocztowych. Inspiracje spływają same. Czasami się coś zobaczy i bardzo chce się to namalować. Czasami długi czas nie ma właśnie tego czegoś i wtedy się zajmuję czym innym. To malarstwo, które tu prezentuję, to są te moje ścieżki, którymi ja sobie chodzę właśnie, tylko tym razem z pędzlem w ręku. Ja malowałem czy rysowałem od zawsze, natomiast od pewnego czasu stać mi na to bardziej pod względem czasu. Mam trochę wolnego czasu, więcej. Może nie tyle, ile bym chciał i wykorzystuję go akurat w ten sposób. Po prostu mam czas, nachodzi mnie, siadam, luzuję się i to jest to szczęście. Wystawę można podziwiać do 2 listopada.